przygody Arrasów. Arrasy wawelskie były tak cenne, że wystawiano je tylko z okazji ważnych uroczystości. Nie uchroniło ich od przygód, a jedną z nich była podróż na inny kontynent. Tuż przed II wojną światową zostały ewakuowane w obawie przed zniszczeniem. Skarby wawelskie przebyły drogę przez Kazimierz nad Wisłą do Rumunii, Francji i Wielkiej Brytanii, skąd przez Ocean Atlantycki popłynęły do Kanady. Na Wawel wróciły w 1961 roku.